jaki dzisiaj piękny i cudowny dzień! Stefek, halo, budzimy się! To już dzień! Dawaj, dawaj, chodź szybciutko! Że co? O rany, o cześć Soniu! Że co, że do szkoły? No dobrze, witam wszystkich na zajęciach moich pierwszych. Może na początku każdy z was się przedstawi. No w sumie nie wiem, panie Czosnek. Cześć kochani, witajcie na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku czas na kolejny odcineczek z Grągiem Fajniaków. Nie, bajeczka wam się, słuchajcie, bardzo spodobała, z tego powodu się bardzo cieszę. Dzisiaj faniaki wybierają się do szkoły. Zostawcie koniecznie kciuka w górę i zapraszam was do oglądania, moi drodzy. Och, jaki dzisiaj piękny i cudowny dzień! Słońce świeci, tak jak ja. No właśnie tak, bo ja jestem słoneczkiem. Ale fajniaki dzisiaj idą do szkoły. Uhuhu, za chwilkę będę musiała je wszystkie obudzić. No, prawie wszystkie. No, maluszki niech sobie jeszcze troszeczkę pośpią. Na pewno Stefek pójdzie do szkoły. On na pewno będzie robił tutaj problemy. Na pewno nie będzie chciał iść. Na, 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 na. O, cześć Sonia, co tam u ciebie słychać? Obudziłaś już fajniaki? Dzisiaj chyba ich pierwszy dzień szkoły, prawda? Mam rację, czy nie mam racji? Tak, Kseniu, masz rację. Za chwilkę jeszcze je obudzę. Mają jeszcze 5 minutek pospania. Boję się troszeczkę, że Stefek będzie robił problemy i nie będzie chciał pójść do szkoły. No wiesz co, no tego też się troszeczkę obawiam, ale wydaje mi się, że jak reszta fajniaków pójdzie, to on nie będzie miał innego po prostu wyboru. No dobra, to skoro kuchnia jeszcze jest wolna, to ja sobie zaparzę przepysznej herbatki. No, 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 no bo wiecie, jak to jest, jak wszystkie fajniaki zaraz się obudzą, to cała łazienka, oczywiście kuchnia, wszystko będzie zajęte, no bo będą się szykować do szkoły. Okej, czas budzić fajniaki. Stefek, Stefek, wstawaj! Uhuhuhu, Wiola, chodźcie tutaj! Dzisiaj rozpoczynacie pierwszy dzień szkoły! Nie możecie się spóźnić! Wstawać, śpiochy, wstawać! No nie, oni chyba mnie totalnie nie słyszą! Słyszę tylko Stefka chrapanie! Rajciu, jak on nadaje! Nigdy wcześniej go tak nie słyszałam, żeby tak strasznie głośno chrapał! O nie, no dobra, widzę, że ma bardzo fajny sen, więc muszę go po prostu chyba sama obudzić. Idę do niego! Stefek, halo, budzimy się! To już dzień! Dawaj, dawaj, chodź szybciutko! Dzisiaj idziesz do szkoły! Słyszysz? Wstawaj! Halo, Stefek! No nie unikaj mnie! Wiem, że jeszcze nie śpisz! W sumie już! Że co? O rany! O cześć, Soniu! Że co? Że do szkoły? Dlaczego do szkoły? Przecież jeszcze miałem wakacje i myślałem, że to jeszcze trwa! To jeszcze ma iść do szkoły? No tak, Stefek! No co ty? Zapomniałeś? Przecież ten wczoraj to jeszcze wam mówiłam, że macie iść szybciej spać, no bo dzisiaj rozpoczynacie pierwsze zajęcia i poznacie swoich nauczycieli. Ale ja nie chcę iść do szkoły, to jest nuda. I co, pójdę tam, usiądę i będę musiał się uczyć, no w sumie nie wiem czego, nie wiem, cyfer, literek, może coś ekologicznego będzie. Raczej przyjaciół tam nie poznam, no bo wiadomo, ja nie lubię ludzi, a po drugie, nie, ja nie chcę iść do szkoły, nie zgadzam się. A co to tutaj takie za hałasy? O co wam tutaj chodzi? Stefek, nie chcesz iść do szkoły? Ale ja też idę, nie będę sama, no chodź ze mną, zobaczymy. Dzisiaj mamy pierwsze zajęcia, więc może nie będzie tak źle. Chodź, dawaj, idziemy, przygotuj sobie plecak do szkoły i możemy wyruszać. Jeszcze plecak mam sobie przygotować? No przecież no już chyba no, no nie no, Wiola, nie żartuj sobie. Ja idę bez plecaka i tyle. Ty jak chcesz, to sobie weź te swoje damskie dziewczęce, to
torebki, ja idę bez plecaka, a co? Zrób jak uważasz, tylko nie wiem, gdzie schowasz wszystkie swoje zeszyty, długopisy, korektory, zakreślacze i wszystkie potrzebne przybory szkolne, no bo ja właśnie po to biorę plecak, żeby w nim to wszystko nosić. Pytam, jak to dziewczyny przesadzają, ja jestem facetem i wszystko sobie zapamiętam, a nie będę chodził z jakimiś plecakami, do tego jeszcze jakieś mam nosić długopisy, notesy, a po jakie licho to w ogóle? Ej, ale ja też idę dzisiaj do szkoły, Stefciu, ale super, prawda? Ja się tak bardzo, bardzo cieszę. Bum, dum, 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 dum. Chce mi się tańczyć, śpiewać, szaleć. Jej, Stefek, ulala, ale fajnie się po tobie skacze. Idziemy razem do szkoły, super, juhuhu. Oła, Piotruś, nie, no już nie skacz po mnie, ja już pójdę do tej szkoły, już wezmę ten cały plecak, wszystko, ale proszę cię, zejdź ze mnie. No to jak to w końcu z tobą będzie? Cieszysz się, że idziesz do szkoły, czy nie? Bo ja się bardzo cieszę, ile można siedzieć w domu, jej, w końcu będziemy się uczyć. Stefek, będziesz mądry! Przepraszam cię bardzo, ale ja jestem mądry. No, chyba, tak mi się wydaje. Tak? Jesteś mądry? To jestem ciekawa, ile wiesz, ile jest to 1 dodać 1. To ile to? 4. Nieprawda! Ha, 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 ha! To jest 2. 2? To tak mało tylko? No dobra, już nie będę tyle marudził, tylko pójdę już do tej szkoły. Co mi tam? No dobrze, faniaki wyszły do szkoły, a ja mam troszeczkę czas na relaks. Mogę posprzątać w mieszkanku i ugotować dla nich coś pysznego. No dobrze, witam wszystkich na zajęciach moich pierwszych. Może na początku każdy z was się przedstawi. Ja jestem profesor Czosnek i dzisiaj będę waszym nauczycielem i troszeczkę się dzisiaj pouczymy. Mam nadzieję, że z tego powodu jesteście bardzo zadowoleni i ta nauka będzie nam miło. I będziemy miło razem wspólnie spędzać czas, ale wiadomo, tylko w szkole. No dobrze, tak to pierwszy się przedstawi? Mogę ja. Ja jestem piesek Piotruś i w sumie nie wiem, co mam jeszcze o sobie powiedzieć. Bardzo się cieszę, że dzisiaj przybyłem tutaj do szkoły i już nie mogłem się z tego powodu doczekać. Dobrze, witam Ciebie Piotrusiu, to teraz czas na następnego pana, czyli tutaj. Halo, słyszy mnie pan? Jak pan się nazywa? Jaki tam ze mnie pan? Ja jestem Stefek, dzień dobry. Zbytnio nie lubię szkoły, mogę jeszcze na samym początku powiedzieć i nawet dzisiaj tutaj nie chciałem przyjść. No ale wiadomo, zmuszono mnie i powiedziano, że tutaj podobno się nauczę bardzo fajnych rzeczy, więc mam nadzieję, że moi znajomi mnie nie okłamali. Zresztą Piotruś też mówił, że tutaj jest bardzo fajnie, więc postanowiłem po prostu przyjść. Dobrze, poznałem już wszystkich, czy to wszyscy? Brakuje mi tylko jednej osoby, prawda? Właśnie, Stefek, ej! Gdzie jest Wiola? Przecież ona miała też dzisiaj iść z nami do szkoły. Nawet się cieszyła z tego powodu i cię też budziła. Stefek, ty wiesz, gdzie ona jest? Szczerze, to w sumie nie mam pojęcia. Może zaraz przyjdzie, na pewno coś się zatrzymało. Mam nadzieję, że nic strasznego jej się nie wydarzyło. Jeżeli za chwilkę nie przyjdzie, to będziemy się po prostu zaczynać martwić. A niech pan na początku zaczyna prowadzić lekcje, no bo w końcu chce się już czegoś nauczyć. Dobrze, więc zanim w ogóle zaczniemy cokolwiek robić i się uczyć, prosiłbym was, żebyście poszli do toalety umyć oczywiście rączki. Pamiętacie, higiena jest najważniejsza. Rozumiemy się? Chodź, idziemy do toalety i umyjesz szybciutko rączki, a potem Piotruś. Że co? Ja mam jeszcze myć ręce? Przecież dopiero wróciłem
Nie, że wróciłem. Przyszedłem z domu do szkoły. No to jak mogłam wybrudzić sobie ręce, jak miałam je cały czas w kieszeni? O rany, jak tutaj marudzą w tej szkole? Jak tak dalej będzie, to ja tego tutaj nie widzę. No ale dobra, pierwszy dzień szkoły, no to pójdę. Świetnie, cieszę się, że mam tak poukładaną klasę. Trzeba jeszcze tylko poczekać na Wiolę. Stefek przyjdzie, tato Piotrusiu umyje zaraz rączki i możemy zaczynać w końcu zajęcia. Halo, halo, ktoś mnie słyszy? Ja już wróciłem, umyłem ręce, pachną mi taką wanilią. Fajne macie tutaj to mydło w tej szkole, zacne. Podoba mi się tutaj już. Ej, ty Piotruś, ale ty też musisz iść umyć ręce, a nie tu tak sobie siedzisz, prawda? Czy ty nie zamierzasz iść umyć rąk? A ty Stefek, idę umyć rączki. Wiesz, skoro pan nauczyciel kazał, no to trzeba to zrobić. Hopsa, 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 hop! Dobrze, skoro dzisiaj już wszyscy jesteśmy, czekamy tylko jeszcze na Wiolę. Czas dzisiaj troszeczkę się zapoznać z ekologicznymi rzeczami. Czyli skoro umyliście już rączki, dzisiaj poznamy. Wiecie co poznamy? A skąd my mamy wiedzieć, co pan ma na myśli? Nie wiem, co poznamy. Dopiero mieliśmy umyć ręce, a teraz co mamy robić? Chyba pana słuchać. Ja już nic tam nie wiem. A ksiądz segreguje śmieci. Mądrale, przede wszystkim ty, Stefku, powiedz mi, do jakiego kontenera, wiesz, co to jest kontener, ze śmieciami, no dobra, będę mówić może inaczej, do śmietnika zielonego, co wrzucamy? Jak myślisz? Powiedz, szkło, papier, bio, odpady zmieszane, czy może tworzywa sztuczne i metale? Jak myślisz? Halo, halo, mówię do ciebie. No w sumie nie wiem, panie Czosnek, do czego to ja miałem powiedzieć? Do śmietnika zielonego czy niebieskiego, bo już zgłupiałem. No dobra, no to powiedz do śmietnika zielonego, co wrzucamy? Do zielonego to chyba papier wrzucamy, prawda? Papier? Nie, kompletnie nie! Do zielonego, Stefku, wrzucamy szkło, a nie żaden papier! O rany, jaka klapa! A co to jest za różnica? Czy do zielonego szkło, czy do niebieskiego papier? Ja cię kręcę, totalnie tego nie kapuję! Oj, Stefek! Ale ty jesteś dzisiaj marudny! Daj w końcu poprowadzić zajęcia panu Czosnkowi! O rany, no więc już się nauczyłeś, że do zielonego śmietnika wrzucamy szkło! Ja mogę powiedzieć, do jakiego wrzucamy, jakie śmieci do niebieskiego! Mogę, panie profesorze? Nie, możesz powiedzieć, więc powiedz, do niebieskiego pojemnika wrzucamy jakie śmieci? Już mówię, papier, proszę pana, dobrze? Tak, zgadza się Piotrusiu, super, dostaniesz plusa za odpowiedź. Plusa za odpowiedź? Z jakim prawem? A ja do czego nie dostałem plusa za odpowiedź? Przecież też odpowiadałem, prawda? Ale ty Stefku odpowiedziałeś źle. A Piotruś powiedział dobrze, że do niebieskiego kontenera, czy tam śmietnika, wrzucamy jakie śmieci? No, powiedz Stefek, przed chwilą Piotruś to powiedział. Do niebieskiego pojemnika wrzucamy, już wiem, papier wrzucamy, nauczyłem się. No, bardzo dobrze, ale plusa dzisiaj nie dostaniesz, no bo jak cię zapytałem pierwszy, to nie umiałeś odpowiedzieć, więc naucz się wszystkiego na jutro i zrobimy małą kartkóweczkę. Co? Kartkóweczkę? Ale jeszcze nam pan nic wszystkiego nie powiedział. Spokojnie, Stefek, usiądź na swoje miejsce i za chwilkę wam opowiem wszystko. Okej, moi drodzy, to powtórzmy jeszcze raz. Do zielonego kontenera wrzucamy szkło. Pamiętacie, Stefek? No to pamiętam. Do niebieskiego papier, do żółtego, kto wie? Czy ktoś wie? Tego jeszcze nie było. Tak, ja wiem! Do żółtego wrzucamy tworzywa sztuczne i metale. No pięknie, Piotrusiu. Nie wiem, skąd takie rzeczy wiesz, ale widzę, że ładnie się nauczyłeś. Stefek,
Halo, ty żyj, nie śpi. O nie, 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 przepraszam. Ja się tylko tak lekko przewróciłem. Już jest ze mną wszystko w porządku. Od rana boli mnie głowa. No dobrze, mam nadzieję, że nic ci nie będzie. Dobrze, do brązowego. Wszystkie z bio, a do czarnego odpady zmieszane. Czy wszyscy wszystko zrozumieli? Tak, proszę pana, wszystko zrozumiałem. Nauczę się na sprawdzian i będzie piąteczka. Ale ten temat był dzisiaj bardzo prościutki. Ulala! Tak, ja też zrozumiałem. Może trochę z późniejszym zapłonem, ale jakoś chyba dam radę. Jeszcze trochę w domu się podszkolę i jutro zdobędę plusa. Uhuhu. Muszę być lepszy niż Piotruś. Prawda, Piotruś? Ha, ha, ha. I kochani, to w dzisiejszym odcinku fajniaki poszły do szkoły. Jeżeli bajeczka Wam się spodobała, zostawcie koniecznie kciukaska w górę. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!